dobie pandemii rozmowa rekrutacyjna przeszła do formy online. Istnieją przesłanki, że ta forma zostanie z nami na dłużej, ponieważ świetnie sprawdziła się wśród środowiska rekruterów. Zebrałam dla Was najczęstsze pytania, z którymi borykają się kandydaci przystępujący do rozmowy rekrutacyjnej w formie online. Na co w szczególności zwrócić uwagę podczas przystąpienia do rozmowy rekrutacyjnej w formie online? Sprawdź, czy kamera i słuchawki działają, a także zweryfikuj jakość dźwięku. Sprawdź, czy jakość obrazu jest zadowalająca i czy Twoja twarz nie jest prześwietlona. Postaraj się, żeby w tle nie było bałaganu. Zoptymalizuj liczbę przedmiotów, które są za Tobą, tak aby nie rozpraszało to rekrutera. Wybieraj ściany jasne, w jasnych odcieniach, z dobrym oświetleniem. Przed rozmową poproś domowników o ciszę, tak żeby nic Ciebie nie rozpraszało. Nie musisz pamiętać wszystkiego. Śmiało możesz posługiwać się notatkami podczas rozmowy rekrutacyjnej online. Zadawaj pytania, a także doprecyzowuj, jeśli coś nie jest dla Ciebie jasne. Rozmowę rekrutacyjną odbywaj zawsze w miejscu, w którym jest cisza i spokój. Nie jest zalecane, żeby odbywać tę rozmowę na przykład na świeżym powietrzu podczas spaceru z psem. Często słyszę pytania, czy korzystać ze smartfona czy z laptopa podczas rozmowy rekrutacyjnej online. Ja zdecydowanie polecam laptopa, ponieważ jest jakość dźwięku lepsza, jakość obrazu, a także zdecydowanie lepiej widać rekrutera. Często pytacie mnie, czy należy włączyć kamerę podczas rozmowy rekrutacyjnej. Oczywiście, nie jest to co prawda obligatoryjne, ale ja zachęcam, żeby włączyć kamerę, ponieważ my jako rekruterzy również chcemy Was widzieć. Studenci pytają również o to, jak się ubrać na rozmowę rekrutacyjną w formie online. Musicie ubrać się dokładnie tak, jakbyście ubrali się na zwykłą, tradycyjną rozmowę w kontakcie. Zachęcam, żeby Wasz outfit był schludny, czysty, żeby była to koszula, żeby nie był to dres ani podonka, tak? Ponieważ cały czas jesteście również oceniani, dbajcie o swój wizerunek, dbajcie o to, żebyście wyglądali profesjonalnie. Na co w szczególności zwrócić uwagę podczas procesu rekrutacyjnego online i jakich gestów unikać? Musicie zdecydowanie unikać gestów, które zdradzają Wasz stres. Na przykład nerwowe poprawianie marynarki, dotykanie włosów, drapanie się lub zbyt efektowne machanie rękami. A co jeśli szukam pracy, nie mam doświadczenia bądź chcę się przekwalifikować? Obecnie w dobie pandemii zdecydowanie wzrosła liczba szkoleń, które możemy zrealizować online. Ceny zostały również zoptymalizowane. Zachęcam, żeby studenci, którzy chcą zmienić pracę, nie mają doświadczenia bądź chcą się przekwalifikować, korzystali ze szkoleń w formie online. Zachęcam, abyście dbali o swój wizerunek w sieci. Załóżcie LinkedIna i prowadźcie go aktywnie, ponieważ dzięki temu wzmocni się Wasza pozycja biznesowa. W przypadku CV warto, żeby było dobrze zrobione. Pomóc w tym mogą kreatory do robienia CV, które dostępne są w internecie. Możliwości jest wiele, ale profesjonalne i dobrze zrobione jakościowo CV zdecydowanie zwróci uwagę rekrutera. Czujesz się niepewnie? Chcesz, żeby ktoś rzucił okiem na Twoje CV? W biurach karier wyższych szkoleń bankowych możecie skorzystać z fachowej pomocy doradców zawodowych i doradców kariery, którzy zdecydowanie wesprą Cię w przygotowaniu lub zmodyfikowaniu samego dokumentu CV. Bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że moje rady pozwolą Wam łatwiej przejść rekrutację online. Życzę powodzenia, trzymam kciuki, wszystkiego dobrego.